Domu Aktora w Gdańsku odbył się wernisaż prac malarskich Zbigniewa Blekiewicza. 25 lat temu abstrakcjonista z honorowym wyróżnieniem ministra kultury i sztuki ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Poza Polską artysta prezentował swoje prace m.in. we Francji, Danii, Niemczech, Szwecji czy Stanach Zjednoczonych. Jak można czytać malarstwo abstrakcyjne? W pewnym momencie uwolniono się od anegdoty i otworzyły się potężne drzwi. Dla mnie to potężne wrota ku sztuce niefiguratywnej i dającej możliwość przeniesienia się do pojęć ogólnych. Pojęcia ogólne w zasadzie nie istniały w dawniejszych czasach. Tam było nawiązanie do anegdoty, to były sceny historyczne najczęściej, sceny biblijne oczywiście, portrety, pejzaże, ale do pojęć ogólnych no, nie bardzo było jak się odnieść. Wydaje mi się, że właśnie abstrakcja bardzo predysponuje do tego, aby opowiedzieć o tym świecie nieco z innej strony. Pojęcie czasu, powiedzmy, czasu czy przestrzeni, czy pojęcie miłości chociażby, nie w formie banalnej, tylko właśnie w formie znaku, symbolu, koloru, ekspresji. Czyli możemy powiedzieć, że na przykład linia prosta, pozioma, pionowa, bądź kwadrat, czy kółko, to wszystko ma znaczenie? Świat może być ujawniany poprzez pewnego rodzaju emocje, które zawierać może choćby linia prosta, przeciwstawiona krzywy. Koło dla Platona, figura idealna. Koło może odzwierciedlać właśnie tą harmonię, ten stan idealny, czy też poszukiwanie tej harmonii. No, koło, akurat w moich obrazach, koło się pojawia jako również symbol stwórcy, jako że gdzieś tam się w pewnym momencie odnoszę do koncepcji Arystotelesa o poszukiwaniu tej pierwszej przyczyny. No, kwadrat jako symbol chociażby ogniska domowego, no bo dom, mieszkanie nasze zawiera się w jakiej figurze geometrycznej. Może być nią kwadrat również, ale to też taka opoka, to jest też taki stan bezpieczeństwa. Również jak koło może też o tym świadczyć.